Sytuacja jak w hollywoodzkiej superprodukcji. Zabójcza planetoida leci ku Ziemi. Czy to możliwe, że kiedyś nasza cywilizacja zginie w katastrofie kosmicznej? Nie należy pytać, czy coś w nas uderzy, lecz kiedy to się stanie. 65 milionów lat temu asteroida unicestwiła dinozaury. Czy nadejdzie nasza kolej? Musimy szukać kosmicznych morderców, szacować ryzyko i opracować metody niszczenia komet, zanim one przyniosą nam śmierć. Już dziś pracujemy, by zapobiec zagładzie. Kosmos. Tajemnice Wszechświata. Armagedon. Jak zapobiec końcu świata? Powstała gdzieś w pasie asteroid między Marsem i Jowiszem. Masywna bryła skał i pył, wirując, zbliża się ku Ziemi. Drobne resztki z wielkiego wybuchu same teraz szykują się do wywołania nowej eksplozji. Po przedarciu się przez atmosferę ziemską, kosmiczna bryła uderzy w powierzchnię, wyzwalając energię 2 milionów radzieckich bomb atomowych CAR, najpotężniejszych, jakie kiedykolwiek zdetonowano. Trafi w Los Angeles. Mieszkańcy zobaczą tylko błysk, kulę ognia. A następnie możemy sobie wyobrazić asteroidę o średnicy 10 km. Po jej upadku powstanie krater o średnicy 100 km, 10 razy większy od niej. Całe Los Angeles znalazłoby się w dymiącej dziurze. 150 km od punktu uderzenia byłaby strefa całkowitej zagłady. Potężne trzęsienia ziemi i pustoszący podmuch sięgnęłyby aż do San Diego. W promieniu 300 km wszystko byłoby zrównane z ziemią, a w promieniu 1500 km zniknęłyby wszystkie istoty żywe. To tylko bezpośrednie skutki uderzenia. Następnie całą planetę pokryłyby okruchy i pył. Pióropusz skał wyrzuconych w powietrze przez uderzenie objąłby swym zasięgiem całą Ziemię. Gwałtowne pożary, wywołane wtórnymi upadkami, nawiedziłyby ogromne połacie planety. Sadzy i pyłu byłoby w atmosferze coraz więcej. Promienie Słońca nie docierałyby do powierzchni Ziemi, którą ogarnęłyby ciemności i mróz. Życie uległoby zagładzie. To najczarniejszy scenariusz katastrofy kosmicznej. Planetoidy poważnie zagrażające życiu na Ziemi pojawiają się średnio raz na 100 milionów lat. Ale nie są zjawiskiem regularnym. Mogą w nas uderzyć w każdej chwili, choć do 100 milionów lat sporo brakuje. Nie należy pytać, czy coś w nas uderzy, lecz kiedy to się stanie. Od narodzin Ziemi 4,5 miliarda lat temu nieustannie uderzają w nią asteroidy i komety. Nasza planeta stała się tarczą na kosmicznej strzelnicy. Asteroidy i komety dostarczyły na młodą Ziemię wodę i związki organiczne, z których powstało życie. Następne wielkie kolizje, na przykład ta, która 65 milionów lat temu zgładziła dinozaury, przyspieszały ewolucję. Gatunki najlepiej przystosowujące się do zmian, choćby nasz, wyewoluowały na szczyt piramidy pokarmowej. Nasze istnienie i znaczenie zawdzięczamy groźnym zjawiskom. W bazie wielkich uderzeń w Ziemię znalazło się już 160 kraterów pochodzenia kosmicznego.
Największe znajduje się przy Chicxulub, co w języku Majów oznacza ogon diabła. Średnica krateru wynosi 200 km. W pobliżu półwyspu Yucatan w Meksyku rozbiła się planetoida, tworząc ogromny krater i powodując wymarcie dinozaurów. W północnej Arizonie powstał krater Barringera. Turyści podziwiają dziurę o średnicy kilometra, utworzoną 50 tysięcy lat temu wskutek upadku kosmicznej bryły żelaza. Również w naszych czasach pojawił się wielki obiekt okołoziemski. Nie zostawił krateru, ale wyrządził spustoszenie. Miał energię bomby o mocy 15 megaton, czyli tysiąckrotnie większą od tej zrzuconej na Hiroshimę. Opadał koło podkamiennej Tunguskiej na Syberii w 1908 roku. Nie uderzył w ziemię, ale fala uderzeniowa wybuchu powaliła drzewa na wielkim obszarze, jak gdyby ręka z niebios starła wszystko z krajobrazu. Takie były rozmiary spustoszenia. Gdyby katastrofa nie wydarzyła się nad Tajgą, lecz w Moskwie, w Nowym Jorku czy Los Angeles, pociągnęłaby za sobą miliony ofiar. Zrównałaby z ziemią całe miasta i ich okolice. Szanse na powtórkę z katastrofy tunguskiej są niewielkie. Takie zajście zdarza się raz na 500 lat. Mimo to nie warto ignorować zagrożenia. Właśnie dlatego NASA w Laboratorium Napędu Odrzutowego prowadzi program obserwacji obiektów bliskich Ziemi. Zatrudnieni przy nim naukowcy mają znaleźć asteroidy stanowiące zagrożenie. To pierwszy krok, by zatrzymać Armagedon. Są trzy priorytety programu monitorowania obiektów bliskich Ziemi. Wczesne wykrywanie i wczesne wykrywanie. Jeżeli przewidzimy katastrofę z 10, 20, 30-letnim wyprzedzeniem, będziemy mieli czas na zapobieganie zagrożeniu. Projekt korzysta z teleskopów ustawionych na południowym zachodzie USA, na Hawajach, w Australii i w innych częściach świata. Poszukują planetoid, zwłaszcza tych o średnicy powyżej 1 kilometra. Tak duże obiekty mogą zniszczyć nasz świat. Proces poszukiwania planetoid zagrażających Ziemi można porównać z przewidywaniem miejsca upadku wybitej piłki golfowej. Załóżmy, że mamy kilka jej zdjęć podczas lotu. Na ich podstawie możemy przewidzieć, gdzie trafi. Po pierwsze, należy oddzielić piłkę od tła, usunąć z obrazów drzewa, ptaki, a nawet inne piłki. Gdy znane jest położenie piłki w kolejnych ujęciach, można wykorzystać prawa fizyki do odtworzenia trajektorii lotu. Na tej podstawie określa się miejsce upadku piłki. Podobnie szuka się groźnych asteroidów. Na zdjęciach różnych wycinków nieba poszukuje się ruchomych obiektów wśród tysięcy gwiazd, galaktyk, a nawet przejściowych zjawisk, na przykład rozbłysków promieniowania kosmicznego. Posługując się prawami grawitacji, można odtworzyć parametry orbity i określić, czy asteroida w nas uderzy. Ze wszystkich placówek programu monitorowania obiektów bliskich Ziemi najwięcej zarejestrowało Centrum Lincolna. Jego przyrządy stoją na południu Nowego Meksyku. Zaobserwowano w nim prawie połowę z 5000 znanych asteroid bliskich Ziemi i połowę z 700 obiektów o średnicy przekraczającej 1 km.
Jeden z teleskopów do poszukiwań asteroid stoi za mną. Jak na przyrząd astronomiczny nie jest szczególnie duży. Ma metr średnicy, ale o jego skuteczności decyduje ta niebieska płyta. To szerokokątna kamera CCD, stworzona do obserwacji słabych obiektów. Teleskop z kamerą wykrywa obiekty milion razy słabsze od tych widocznych gołym okiem. Tak wygląda niebo przez teleskop Linear. Widać tu nieruchome gwiazdy oraz kilka obiektów bliskiej Ziemi. Analizuję obrazy, szukając ruchomych obiektów. Program porównuje 5 zdjęć, by wykryć przesunięcia ciał. Tu wyraźnie je widać. Asteroidy z głównego pasa leżącego między Marsem a Jowiszem nie stanowią dla nas zagrożenia, ale są także inne obiekty. Ten porusza się ruchem wstecznym i znacznie szybciej od innych. Ten pędzi w naszą stronę. Te dwie bliskie asteroidy dostrzeżono w centrum Lincolna. Wyniki obserwacji są przekazywane do weryfikacji w Centrum Planetoid w Cambridge, w stanie Massachusetts. Centrum kojarzy informacje o nowo zaobserwowanych bliskich obiektach z dawniejszymi obserwacjami. Na tej podstawie są precyzowane orbity ciał. Znając parametry, inne obserwatoria mogą odnaleźć planetoidy, określić jej charakter i wielkość. Centrum w Cambridge traktuje obiekt jako zagrożenie, jeżeli jego orbita przebiega w odległości mniej niż 8 milionów kilometrów od Ziemi. To bardzo blisko w skali kosmosu. Takiemu ciału przypisuje się stopień zagrożenia określony w skali Torino. Klasyfikacja jest 11-stopniowa. 10 to pewna i całkowita zagłada, a 0 to znikome ryzyko zderzenia. Rekordzistą w skali Torino była planetoida Apophis. Nazwano ją imieniem egipskiego boga zniszczenia. W pewnym okresie przypisywano jej nawet 4 stopnie. Zaraz po odkryciu planetoidy w grudniu 2004 roku spodziewano się jej zderzenia z Ziemią w 2029 roku z prawdopodobieństwem 2,7%. To taka szansa, jak trafienie liczby w ruletce, większa niż w totolotku. Nagle cały świat zaczął interesować się Apophisem i katastrofą w 2029 roku. Gdyby Apophis o średnicy 270 metrów uderzył w Ziemię, wyzwoliłby energię 500 megaton dynamitu. To dość, by unicestwić duże miasto lub wywołać gigantyczne tsunami. W 2029 roku Apophis będzie bliżej Ziemi niż satelity telewizyjne. To nadzwyczajnie blisko, ale obserwacje optyczne i radarowe wykazały, że planetoida nie uderzy w Ziemię. Powróciła do zera w skali Torino. Jednak jej zbliżenie do Ziemi może spowodować, że z prawdopodobieństwem 1 do 45 tysięcy w 2036 roku wróci tutaj i znów nam zagrozi. Skrupulatnie badamy szansę kolizji w roku 2036. W 2013 i w 2021 roku będziemy mieli idealne warunki do obserwowania Apophisa. Wówczas stwierdzimy ponad wszelką wątpliwość, czy grozi nam katastrofa kosmiczna. Gdyby okazała się prawdopodobna, będziemy mieli dość czasu, by jej przeciwdziałać lub złagodzić jej skutki. Zapobieganie to kolejny krok ku uniknięciu apokalipsy. Jak można powstrzymać Apophisa i inne planetoidy przed uderzeniem w Ziemię i wywołaniem kataklizmu? Oczywiste rozwiązanie może okazać się najgorsze. Przyszłość naszej cywilizacji zależy od jednej kwestii.
Czy zdołamy przewidzieć kolizję Ziemi z wielką planetoidą i czy potrafimy jej zapobiec? Upadek asteroidy to katastrofa naturalna, jak huragan czy trzęsienie Ziemi. Różni się od nich tym, że da się przewidzieć na wiele lat naprzód. Można więc skupić się nie na naprawie zniszczeń, lecz na profilaktyce. To wyróżnia katastrofy kosmiczne. Żeby ratować Ziemię przed zagładą, należy chronić się przed zderzeniem. Unieszkodliwienie obiektu zbliżającego się do Ziemi nie jest łatwe. Spójrzmy choćby na pomysły z Hollywood. Ale ich nie kopiujmy. Rozwiązania rodem z filmów są najmniej skuteczne. W superprodukcjach widzieliśmy nad ludzi lecących wahadłowcem daleko w kosmos, by podłożyć bombę wodorową na planetoidzie. Po pierwsze, wahadłowcem można polecieć tylko na orbitę, a nie daleko od Ziemi. Po drugie, wysadzanie planetoidy w powietrze to najgłupszy możliwy pomysł. Zamiast jednej gigantycznej skały, w Ziemię uderzą 2, 3, 4 kawałki, z których każdy spowoduje niewyobrażalne zniszczenia. Zagrożenie przez wielki obiekt odkryjemy kilka lat wcześniej i będziemy mieć czas na przygotowania. Można rozsadzić skałę, licząc na to, że przynajmniej większość odłamków minie Ziemię. Duże zagrożenia poznamy z wyprzedzeniem. To mniejsze, ale liczniejsze mogą sprawić najwięcej kłopotu. Nie należy wysadzać planetoidy w hollywoodzkim stylu. To zbyt ryzykowne i sprawdzi się jedynie przy największych obiektach. Bezpieczniej będzie tak odchylić tor, by asteroida minęła orbitę Ziemi. Gdy planetoida leci ku Ziemi, warto nieznacznie zmienić jej orbitę, zachowując ciało w całości. Rozbijanie na kawałki nie ma sensu. Obiekt nie zniknie, najwyżej poleci w częściach. Rozbite ciało także zrobi spustoszenie. Ziemia nie zostanie trafiona kulą, lecz kartaczem. Żeby skutecznie zmienić kurs meteoroidu, trzeba działać wcześniej. Lata, a nawet dekady przed momentem spotkania. Szybkie wykrycie umożliwi lepsze odsunięcie. Najważniejsze, że im dalej znajduje się planetoida, tym mniejsza siła wystarczy, by istotnie zmienić układ jej orbity względem Ziemi. Łatwo to zademonstrować w hokeju. Gdy strzał pada z daleka, wystarczy lekko dotknąć krążka, by zmienił tor i nie wpadł do bramki. Gdy gracz uderza z bliska, bramkarz musi się wysilić, by obronić strzał. Bramka to Ziemia, a krążek planetoida. Najdogodniejszym sposobem odchylenia toru planetoidy jest zmiana jej prędkości. Im wcześniej to nastąpi, tym lepiej. 10 lat przed przewidywanym zdarzeniem wystarczy zmiana o centymetr na sekundę, by obiekty się minęły. Mimo znikomego bodźca efekt będzie się kumulował i sprawi, że planetoida przetnie orbitę Ziemi w miejscu, w którym nie ma naszego globu. Opracowano kilka metod uników. Wbrew scenariuszom znanym z Hollywood, żadna nie wymaga lotu załogowego.
Wysłanie astronautów tylko utrudniłoby operację. Dziś pojazdy załogowe mają za mały zasięg, żeby skutecznie odchylić tor planetoidy. Trzeba będzie zapewne zaatakować daleko, na przykład po przeciwnej stronie Słońca. Jedną ze strategii obronnych opracowali Francuzi. Zamierzają doprowadzić do zderzenia nieszkodliwej dla Ziemi planetoidy z taką, która leci wprost na błękitną planetę. Chcą napuścić jedną asteroidę na drugą. To nawet realne, ale trudno utrzymać planetoidę pod ręką tak, by nie wyrządziła nam szkód. W pobliżu Ziemi pojawia się niewiele obiektów. Kandydat do przechwycenia sam stanowiłby zagrożenie. Nie popieram tego pomysłu. Pozostaje problem, jak potem wystrzelić taki głaz. Nie potrzebujemy ogromnego ciała, wielkiej energii i pędu, by odchylić tor planetoidy. Kolejną propozycję wysunęła Europejska Agencja Kosmiczna. Projekt nazwano Don Quixote. Pojazdy agencji nie szarżowałyby na wiatraki, lecz zmieniały kurs niebezpiecznych asteroid, uderzając w nie z wielką prędkością. Impaktor kinetyczny to mój ulubiony pomysł. Prosty i skuteczny. Spodziewamy się po nim uzyskania przynajmniej dostatecznych wyników. Możemy wysłać dość duży i szybki pojazd, by jego uderzenie 10 lub 20 lat przed spodziewanym zderzeniem z Ziemią unieszkodliwiło planetoidę o średnicy kilkuset metrów. Użycie impaktora czy planetoidy obronnej zakłada doprowadzenie do zderzenia z obiektem zbliżającym się do Ziemi. Pojawiły się też inne koncepcje. Zakładają wykorzystanie strumienia światła. Jest wiele metod powstrzymania apokalipsy. Można wywołać zderzenie, które wybije asteroidę z orbity. Można również użyć innej energii, na przykład dokonać eksplozji jądrowej przy głazie, co popchnie go w bok i wytrąci z kursu. Można zdetonować bombę w niewielkiej odległości od planetoidy. Energia wybuchu, głównie w postaci prędkich neutronów, rozgrzeje powierzchnię globu, odparuje część materii. Wpływ na odpowiednio dużą powierzchnię ograniczy ryzyko fragmentacji obiektu. Jest pewien kłopot. Traktaty międzynarodowe zakazują wynoszenia broni jądrowej w kosmos. Ale czy wobec zagrożenia ludzkości będą brane pod uwagę? Popieram użycie broni jądrowej do wytrącenia asteroidy z kursu kolizyjnego. Uważam, że to najskuteczniejsza metoda. Nie wypróbowano jej, ale innych także nie. Według mnie lepiej odbić planetoidę bombą atomową niż poświęcić Amerykę. Mogę wcisnąć guzik, a potem stanąć za to przed sądem. Do zmiany kursu planetoidy niekoniecznie potrzeba energii jądrowej.
Bezpieczniej jest użyć promieni słonecznych do napędu żagli świetlnych lub przez orbitujące zwierciadła, skupiające promienie na planetoidzie. Wyzwolone ciepło może doprowadzić powierzchniowe skały do wrzenia. Wyrzut strumienia materii poruszy asteroidę i wytrąci ją z kursu kolizyjnego. Można też użyć lasera, takiego jak te do cięcia diamentów i do zabiegów chirurgicznych, tyle że w mocniejszej wersji. Czy okaże się skuteczny w cięciu asteroid? Laser jest tanim, więc bardzo dobrym rozwiązaniem. Łatwo go też zastosować w kosmosie. Laser skieruje skupioną wiązkę światła na obiekt. Odrywane od niego okruchy zepchną asteroidę na inny kurs. Nie trzeba wynosić urządzeń daleko w kosmos, by popchnąć planetoidę. Laser można wycelować bardzo precyzyjnie i działać systematycznie. Na przykład atakować intruza przez 3 miesiące. Możliwości laserów odkryto w latach 80. podczas eksperymentów nad obróbką płytek krzemowych materiału zbliżonego właściwościami do powierzchni planetoid. Zsynchronizowaliśmy pracę kamery filmowej z impulsami lasera i zarejestrowaliśmy, jak światło usuwa kolejne warstwy materiału. Skuteczność eksperymentu zaskoczyła wszystkich. Niknęły całe fragmenty płytki, ulegały odparowaniu. To było odkrycie zjawiska ważnego dla techniki. To cenna wskazówka, choć między płytką krzemu i planetoidą różnica jest ogromna. Zwolennicy tej metody uważają, że wystarczy użyć lasera o mocy 5000 razy większej od stosowanych obecnie na Ziemi. Superlaser wyniesiony przez rakiety i zasilany z ogniw słonecznych mógłby krążyć 5 km od asteroidy. By zmienić jej kurs, co pewien czas wysyłałby krótkie impulsy świetlne. Krótki, lecz intensywny błysk może dostarczyć dość energii, by fragment powierzchni eksplodował. Wylatujący gaz na zasadzie odrzutu odpycha planetoidę w przeciwnym kierunku, wybranym przez Ziemię. Należy stosować bardzo krótkie impulsy, bo oderwana materia tworzy chmurę, która pochłania światło lasera przed dotarciem do powierzchni. By nie zmarnować ani dżula, należy przekazać maksymalną ilość energii, zanim powstanie strumień gazu. Według niektórych ekspertów lasery i koncentratory słoneczne mogą się sprawdzić. Potężne, skupione wiązki mogą odrywać strumienie nieszkodliwego gazu z powierzchni asteroid każdego typu. Jednak te rozwiązania mają kilka istotnych słabości. Promień lasera lub wielkiego panelu słonecznego trudno utrzymać we właściwym miejscu przez odpowiednio długi czas. Skuteczność lustra zmniejszy chmura wybita z powierzchni. Stanowi przeszkodę dla długotrwałego operowania. Wciąż nie wiadomo, czy w przyszłości zdołamy zbudować odpowiednie urządzenia. Do celów wojskowych produkuje się lasery ciągłego działania o mocy 25 do 50 kW. Mają nawet większą moc niż to konieczne. Do naszej metody potrzebny jest laser o średniej mocy około 5, może 10 kW, ale wysyłający krótkie impulsy. Osiągnąłby założony cel po 5-10 latach pracy. Dlaczego ograniczać się do jednego lasera?
W przyszłości można całą ich flotę umieścić na orbicie wokół Ziemi. Będą jej strzec przed asteroidami. Dzięki tarczy nie trzeba będzie działać w pośpiechu i wysyłać bomb jądrowych w kosmos. To mogłoby być ryzykowne postępowanie. Lasery mogłyby odpędzić planetoidę od Ziemi, ale ich praktyczne wykorzystanie będzie możliwe dopiero za wiele lat. Na razie musimy poważnie traktować inne rozwiązania. Wśród nich wyróżnia się propozycja dwóch byłych astronautów, którzy podobno znają jedyną słuszną metodę powstrzymania apokalipsy. Ze wszystkich metod obrony najskuteczniejszy może być wynalazek zwany ciągnikiem grawitacyjnym. Do wykonania trudnej operacji wykorzystano prostą zasadę. Wiadomo, że wszystkie obiekty oddziałują grawitacyjnie. Planetoidy nie są wyjątkiem. Asteroida będzie się przyciągać także z pojazdem kosmicznym, który umieścimy odpowiednio wcześnie obok niej. Oddziaływanie może ją powoli odciągnąć z kursu kolizyjnego z Ziemią. Ciągnik grawitacyjny to dzieło Fundacji B612, nazwanej od planetoidy z powieści Mały Książę. O uznanie dla pomysłu walczą dwaj jego główni propagatorzy, byli astronauci, Ed Lu i Rusty Schweikart. Ciągnik grawitacyjny działa dokładnie, ale bardzo słabo. Sam nie sprowadzi planetoidy z kursu kolizyjnego z Ziemią. Przyda się dopiero po pierwotnym zderzeniu. Po dość przypadkowym zaburzeniu lotu planetoidy, można uruchomić ciągnik grawitacyjny, który wprowadzi ją na bezpieczną dla nas orbitę. Ciągnik grawitacyjny to jeden z niewielu mechanizmów obronnych, które można uruchomić. Realne jest użycie impaktora taranującego planetoidę i ciągnika. Pozostałe propozycje to fantastyka. Wkrótce technika umożliwi zbudowanie statku napędzanego silnikami jonowymi i zasilanego panelami słonecznymi. Będzie miał wielkość i masę wózka golfowego. To niewiele, ale według twórców koncepcji powinno wystarczyć do zakończenia dzieła rozpoczętego zderzeniem. Asteroida może wirować lub chaotycznie koziołkować. Zbliżam do niej ciągnik grawitacyjny i zatrzymuję go w pobliżu po stronie, w którą zamierzam ciągnąć. Wirowanie nie przeszkadza, bo nawet nie dotykam obiektu. Potem już tylko czekam. Powiedzmy, że planetoida ma 100 metrów średnicy. Należy więc zaparkować ciągnik około 75 metrów od jej środka. Odpowiada to półtorej długości promienia. Nie można pozwolić, by grawitacja zbliżyła obiekty do siebie. Dlatego należy uruchomić silniki jonowe, ale nie tak, by dmuchały w kierunku planetoidy, bo wszystko zepsują. Pojazd będzie pozostawał na miejscu przez tydzień, miesiąc, rok, aż wystarczająco zmieni tor planetoidy. Silniki jonowe mogą pracować przez bardzo długi czas. Dzięki nadajnikowi radiowemu da się na bieżąco obserwować z Ziemi zmianę parametrów orbity. The change in the orbit that I've made to the asteroid itself.
W ten sposób, bez dotykania czegokolwiek, można przebudowywać układ słoneczny. Największą zaletą ciągnika grawitacyjnego jest możliwość regulacji oddziaływania. Należy zapewnić, że po zmianie trajektorii asteroida już nigdy nie zagrozi Ziemi. Ciągnik grawitacyjny pozwala wprowadzać rozmaite, przewidziane poprawki. W ten sposób wykluczy możliwość przyszłych kolizji. Ciągnik ma podstawową wadę. Jest bardzo słaby. Zapewne nie zdoła skutecznie wpłynąć na asteroidę. Zmienianie kursu planetoidy będzie trwało latami. Pojazd nie uratuje nas przed uderzeniem kilometrowych skał. Może wystarczy na Apophisa lub okruchy o średnicy 150 do 300 metrów. Gdy trzeba będzie szybko uchronić Ziemię przed wielkim obiektem, sięgnie się po inne środki. Między stwierdzeniem, że wielkie ciało nam zagraża, a terminem zderzenia z Ziemią minie pewnie kilkadziesiąt lat, więc będziemy mieć czas. Zanim nadejdzie wielkie zagrożenie, opracujemy sprzęt dziś nie do pomyślenia. Coś lepszego od ciągnika grawitacyjnego. Ale żeby mieć na to czas, już dziś musimy stworzyć procedury obrony Ziemi. By dowieść skuteczności ciągnika grawitacyjnego, Fundacja B612 zamierza do 2015 roku przeprowadzić próby na niegroźnej planetoidzie. Trzeba działać już teraz, bo gdy pojawi się zagrożenie, nie będziemy mieli czasu na wykonanie próbnego lotu. Należy wcześniej przetestować ciągnik grawitacyjny i zawczasu poznać jego wady. Najtrudniej przekonać NASA, że powinna sprawdzić skuteczność metody, zanim trzeba będzie jej użyć. Ten system ma uratować miliony ludzi, a próby nie muszą być drogie. Dlatego warto go wypróbować. Trzeci krok ochrony przed apokalipsą to ustalenie, kto i kiedy ma decydować o działaniach, gdy pojawi się kosmiczny pocisk wycelowany w nas. Powstrzymanie apokalipsy to proces trzyczęściowy. Najpierw trzeba wykryć niebezpieczeństwo i z nim walczyć. Być może najtrudniej jest ustalić, kto może podejmować decyzję. Gdybyśmy dowiedzieli się, że coś na nas leci, prawdopodobnie zajęlibyśmy się gadaniem i krzątaniną, marnując czas. Należy opracować zasady działania na wypadek zagrożenia katastrofą kosmiczną. Kwestia staje się pilna, bo wiemy coraz więcej. Powstają przyrządy takie jak panoramiczny teleskop szybkiego reagowania. To projekt Uniwersytetu Hawaju. Może zrewolucjonizować poszukiwanie obiektów bliskich Ziemi. Teleskop ma szerokie pole obserwacji i dużą czułość. Można nim sięgać daleko i co noc przeglądać rozległy wycinek nieba. Takie przyrządy przyspieszą odkrywanie planetoid i pozwolą określić ich położenie przez najbliższe 100 lat. Wcześniej wykryjemy potencjalne zagrożenia. S
Niektórzy specjaliści twierdzą, że przez najbliższe 10-20 lat odkryjemy nawet milion nowych obiektów bliskich Ziemi. Na razie zaobserwowano ich zaledwie 5 tysięcy. Ale nawet tak wiele obserwacji nie uchroni nas przed ryzykiem, że jakaś kometa nie zostanie zauważona i uderzy w Ziemię. Komety dosłownie mogą spaść z jasnego nieba. Nadlatują szybko z zewnętrznej części Układu Słonecznego. Będziemy mieli zaledwie kilka lat na przeciwuderzenie. Nie możemy być pewni, czy w tej chwili jakaś kometa nam nie zagraża. Jednak przelatują w pobliżu stosunkowo rzadko i dlatego możemy przyjąć, że głównym zagrożeniem dla Ziemian są asteroidy. Być może wkrótce uderzy w nas obiekt, którego nie dostrzegliśmy. Wiele ośrodków poszukuje zagrożeń, ale koncentrują się na planetoidach kilometrowych i większych. Natomiast wykrywalność obiektów o średnicy 150 metrów wynosi zaledwie kilka procent. Dlatego musimy zwiększyć wysiłki poświęcone ich wykrywaniu. Jeszcze nie ustalono, co robić w razie zagrożenia katastrofą kosmiczną i kto powinien podjąć decyzję. Na kogo więc spadnie obowiązek i przywilej ratowania Ziemi przed kometą? NASA zajmuje się wykrywaniem, śledzeniem i opisywaniem właściwości fizycznych intruzów. Bada, z czego te ciała się składają i jak są zbudowane. Agencja nie ma uprawnień do niszczenia meteorytów. Katastrofa kosmiczna to zagrożenie na skalę światową. Temu przeciwdziałać potrzeba międzynarodowej współpracy oraz ustalenia, kto i co ma robić. Na szczeblu międzynarodowym proces decyzyjny trwa latami. Należy ustalić zasady przeciwdziałania katastrofie kosmicznej. Jeśli zajmiemy się tym dopiero w chwili zagrożenia, zmarnujemy pozostały nam czas. Groźba katastrofy mogłaby zjednoczyć narody. Zmusiłaby je do współpracy, bo każdy byłby w niebezpieczeństwie. Narażony byłby świat, a nie pojedyncze państwa. Nie kraje prowadzące programy kosmiczne. Te ostatnie mają obowiązek chronić planetę, ale kto za to zapłaci? Kto wyda rozkaz do działania? Kto przyjmie odpowiedzialność? Na forum ONZ opracowujemy procedury szybkiego reagowania. Międzynarodowe Stowarzyszenie Uczestników Lotów Kosmicznych postanowiło przedstawić Narodom Zjednoczonym rekomendacje działania w razie zagrożenia katastrofą kosmiczną. Pierwszy krok to wykorzystanie wiedzy osób mających doświadczenie w tym zakresie. Musimy myśleć o przyszłości Ziemi, naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Chcemy już dzisiaj przygotować narzędzia i procedury na czas zagrożenia, gdy ludzkość już będzie dysponowała środkami i metodami do usunięcia groźby. Może nastąpić katastrofa podobna do tunguskiej, zdolna przynieść zagładę całemu miastu. W dłuższym czasie, powiedzmy za 50 milionów lat, możliwa jest katastrofa, która położy kres wszelkiemu życiu na Ziemi. Rozsądnie jest już teraz opracować środki zapobiegawcze. Nikt nie wie, kiedy nastąpi kolejne uderzenie. Wiemy tylko tyle, że się zbliża. Może to dziwne, ale nie boję się rychłego uderzenia asteroidy. Wiem, że prawdopodobieństwo jest znikome, podobnie jak ryzyko katastrofy lotniczej. A jednak wciąż inwestuje się miliony w bezpieczeństwo lotów. Musimy zająć się szacowaniem ryzyka, określeniem jego rodzaju i przeciwdziałaniem katastrofie.
Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński. Zacznie zmienić kurs meteoroidu. Trzeba działać wcześniej. Lata, a nawet dekady przed momentem spotkania. Szybkie wykrycie umożliwi lepsze odsunięcie. Najważniejsze, że im dalej znajduje się planetoida, tym mniejsza siła wystarczy, by istotnie zmienić układ jej orbity względem Ziemi. Łatwo to zademonstrować w hokeju. Gdy strzał pada z daleka, wystarczy lekko dotknąć krążka, by zmienił tor i nie wpadł do bramki. Gdy gracz uderza z bliska, bramkarz musi się wysilić, by obronić strzał. Bramka to Ziemia, a krążek – planetoida. Najdogodniejszym sposobem odchylenia toru planetoidy jest zmiana jej prędkości. Im wcześniej to nastąpi, tym lepiej. 10 lat przed przewidywanym zdarzeniem wystarczy zmiana o centymetr na sekundę, by obiekty się minęły. Mimo znikomego bodźca efekt będzie się kumulował i sprawi, że planetoida przetnie orbitę Ziemi w miejscu, w którym nie ma naszego globu. Opracowano kilka metod uników. Wbrew scenariuszom znanym z Hollywood, żadna nie wymaga lotu załogowego. Wysłanie astronautów tylko utrudniłoby operację. Dziś pojazdy załogowe mają za mały zasięg, żeby skutecznie odchylić tor planetoidy. Trzeba będzie zapewne zaatakować daleko, na przykład po przeciwnej stronie Słońca. Jedną ze strategii obronnych opracowali Francuzi. Zamierzają doprowadzić do zderzenia nieszkodliwej dla Ziemi planetoidy z taką, która leci wprost na błękitną planetę. Chcą napuścić jedną asteroidę na drugą. To nawet realne, ale trudno utrzymać planetoidę pod ręką tak, by nie wyrządziła nam szkód. W pobliżu Ziemi pojawia się niewiele obiektów. Kandydat do przechwycenia sam stanowiłby zagrożenie. Nie popieram tego pomysłu. Pozostaje problem, jak potem kilometrów. W pobliżu półwyspu Yucatan w Meksyku rozbiła się planetoida, tworząc ogromny krater i powodując wymarcie dinozaurów. W północnej Arizonie powstał krater Baringera. Turyści podziwiają dziurę o średnicy kilometra, utworzoną 50 tysięcy lat temu wskutek upadku kosmicznej bryły żelaza. Również w naszych czasach pojawił się wielki obiekt okołoziemski. Nie zostawił krateru, ale wyrządził spustoszenie. Miał energię bomby o mocy 15 megaton, czyli tysiąckrotnie większą od tej zrzuconej na Hiroshimę. Upadał koło podkamiennej Tunguskiej na Syberii w 1908 roku. Nie uderzył w ziemię, ale fala uderzeniowa wybuchu powaliła drzewa na wielkim obszarze, jak gdyby ręka z niebios starła wszystko z krajobrazu. Takie były rozmiary spustoszenia. Gdyby katastrofa nie wydarzyła się nad Tajgą, lecz w Moskwie, w Nowym Jorku czy Los Angeles, pociągnęłaby za sobą miliony ofiar. Zrównałaby z ziemią całe miasta i ich okolice. Szanse na powtórkę z katastrofy tunguskiej są niewielkie. Takie zajście zdarza się raz na 500 lat. Mimo to nie warto ignorować zagrożenia.
Właśnie dlatego NASA w Laboratorium Napędu Odrzutowego prowadzi program obserwacji obiektów bliskich Ziemi. Zatrudnieni przy nim naukowcy mają znaleźć asteroidy stanowiące zagrożenie. To pierwszy krok, by zatrzymać Armagedon. Są trzy priorytety programu monitorowania obiektów bliskich Ziemi. Wczesne wykrywanie. Jeżeli przewidzimy katastrofę z 10-20-30-letnim wyprzedzeniem, będziemy mieli czas na zapobieganie zagrożeniu. Projekt korzysta z teleskopów ustawionych na południowym zachodzie USA, na Hawajach, w Australii i w innych częściach świata. Poszukują planetoid, zwłaszcza tych o średnicy powyżej 1 kilometra. Tak duże obiekty mogą zniszczyć nasz świat. Proces poszukiwania planetoid zagrażających Ziemi można porównać z przewidywaniem miejsca upadku wybitej piłki golfowej. Załóżmy, że mamy asteroidy i komety dostarczyły na młodą Ziemię wodę i związki organiczne, z których powstało życie. Następne wielkie kolizje, na przykład ta, która 65 milionów lat temu zgładziła dinozaury, przyspieszały ewolucję. Gatunki najlepiej przystosowujące się do zmian, choćby nasz, wyewoluowały na szczyt piramidy pokarmowej. Nasze istnienie i znaczenie zawdzięczamy groźnym zjawiskom. W bazie wielkich uderzeń w Ziemię znalazło się już 160 kraterów pochodzenia kosmicznego. Największy znajduje się przy Chicxulub, co w języku Majów oznacza ogon diabła. Średnica krateru wynosi 200 kilometrów. W pobliżu półwyspu Yucatan w Meksyku rozbiła się planetoida, tworząc ogromny krater i powodując wymarcie dinozaurów. W północnej Arizonie powstał krater Baringera. Turyści podziwiają dziurę o średnicy kilometra, utworzoną 50 tysięcy lat temu wskutek upadku kosmicznej bryły żelaza. Również w naszych czasach pojawił się wielki obiekt okołoziemski. Nie zostawił krateru, ale wyrządził spustoszenie. Miał energię bomby o mocy 15 megaton, czyli tysiąckrotnie większą od tej zrzuconej na Hiroshimę. Upadał koło podkamiennej Tunguskiej na Syberii w 1908 roku. Nie uderzył w ziemię, ale fala uderzeniowa wybuchu powaliła drzewa na wielkim obszarze, jak gdyby ręka z niebios starła wszystko z krajobrazu. Takie były rozmiary spustoszenia. Gdyby katastrofa nie wydarzyła się nad Tajgą, lecz w Moskwie, w Nowym Jorku czy Los Angeles, pociągnęłaby za sobą miliony ofiar. Zrównałaby z ziemią całe miasta i ich okolice. Szanse na powtórkę z katastrofy tunguskiej są niewielkie. Takie zajście zdarza się raz na 500 lat. Mimo to nie warto ignorować zagrożenia. Właśnie dlatego NASA w Laboratorium Napędu Odrzutowego prowadzi program obserwacji obiektów bliskich Ziemi. Zatrudnieni przy nim naukowcy mają znaleźć asteroidy stanowiące zagrożenie. To pierwszy krok, by zatrzymać Armagedon. Są trzy priorytety programu monitorowania obiektów blikować intruza przez 3 miesiące. Możliwości laserów odkryto w latach 80. podczas eksperymentów nad obróbką płytek krzemowych materiału zbliżonego właściwościami do powierzchni planetoid. Zsynchronizowaliśmy pracę kamery filmowej z impulsami lasera i zarejestrowaliśmy, jak światło usuwa kolejne warstwy materiału. Skuteczność eksperymentu zaskoczyła wszystkich. Niknęły całe fragmenty płytki, ulegały odparowaniu. To było odkrycie zjawiska ważnego dla techniki.
To cenna wskazówka, choć między płytką krzemu i planetoidą różnica jest ogromna. Zwolennicy tej metody uważają, że wystarczy użyć lasera o mocy 5000 razy większej od stosowanych obecnie na Ziemi. Superlaser wyniesiony przez rakiety i zasilany z ogniw słonecznych mógłby krążyć 5 km od asteroidy. By zmienić jej kurs, co pewien czas wysyłałby krótkie impulsy świetlne. Krótki, lecz intensywny błysk może dostarczyć dość energii, by fragment powierzchni eksplodował. Wylatujący gaz na zasadzie odrzutu odpycha planetoidę w przeciwnym kierunku, wybranym przez Ziemian. Należy stosować bardzo krótkie impulsy, bo oderwana materia tworzy chmurę, która pochłania światło lasera przed dotarciem do powierzchni. By nie zmarnować ani dżula, należy przekazać maksymalną ilość energii, zanim powstanie strumień gazu. Według niektórych ekspertów lasery i koncentratory słoneczne mogą się sprawdzić. Potężne, skupione wiązki mogą odrywać strumienie nieszkodliwego gazu z powierzchni asteroid każdego typu. Jednak te rozwiązania mają kilka istotnych słabości. Promień lasera lub wielkiego panelu słonecznego trudno utrzymać we właściwym miejscu przez odpowiednio długi czas. Skuteczność lustra zmniejszy chmura wybita z powierzchni. Stanowi przeszkodę dla długotrwałego operowania. Wciąż nie wiadomo, czy w przyszłości zdołamy zbudować odpowiednie urządzenia systematycznie, na przykład atakować intruza przez 3 miesiące. Możliwości laserów odkryto w latach 80. podczas eksperymentów nad obróbką płytek krzemowych materiału zbliżonego właściwościami do powierzchni planetoidy. Zsynchronizowaliśmy pracę kamery filmowej z impulsami lasera i zarejestrowaliśmy, jak światło usuwa kolejne warstwy materiału. Skuteczność eksperymentu zaskoczyła wszystkich. Niknęły całe fragmenty płytki, ulegały odparowaniu. To było odkrycie zjawiska ważnego dla techniki. To cenna wskazówka, choć między płytką krzemu i planetoidą różnica jest ogromna. Zwolennicy tej metody uważają, że wystarczy użyć lasera o mocy 5000 razy większej od stosowanych obecnie na Ziemi. Superlaser wyniesiony przez rakiety i zasilany z ogniw słonecznych mógłby krążyć 5 km od asteroidy. By zmienić jej kurs, co pewien czas wysyłałby krótkie impulsy świetlne. Krótki, lecz intensywny błysk może dostarczyć dość energii, by fragment powierzchni eksplodował. Wylatujący gaz na zasadzie odrzutu odpycha planetoidę w przeciwnym kierunku, wybranym przez Ziemian. Należy stosować bardzo krótkie impulsy, bo oderwana materia tworzy chmurę, która pochłania światło lasera przed dotarciem do powierzchni. By nie zmarnować ani dżula, należy przekazać maksymalną ilość energii, zanim powstanie strumień gazu. Według niektórych ekspertów lasery i koncentratory słoneczne mogą się sprawdzić. Potężne, skupione wiązki mogą odrywać strumienie nieszkodliwego gazu z powierzchni asteroid każdego typu. Jednak te rozwiązania mają kilka istotnych słabości.
Promień lasera lub wielkiego panelu słonecznego trudno utrzymać we właściwym miejscu przez odpowiednio długi czas. Skuteczność lustra zmniejszy chmura wybita z powierzchni. Stanowi przeszkodę dla długotrwałego operowania. Wciąż niewiadomości ciągnika grawitacyjnego. Fundacja B612 zamierza do 2015 roku przeprowadzić próby na niegroźnej planetoidzie. Trzeba działać już teraz, bo gdy pojawi się zagrożenie, nie będziemy mieli czasu na wykonanie próbnego lotu. Należy wcześniej przetestować ciągnik grawitacyjny i zawczasu poznać jego wady. Najtrudniej przekonać NASA, że powinna sprawdzić skuteczność metody, zanim trzeba będzie jej użyć. Ten system ma uratować miliony ludzi, a próby nie muszą być drogie. Dlatego warto go wypróbować. Trzeci krok ochrony przed apokalipsą to ustalenie, kto i kiedy ma decydować o działaniach, gdy pojawi się kosmiczny pocisk wycelowany w nas. Powstrzymanie apokalipsy to proces trzyczęściowy. Najpierw trzeba wykryć niebezpieczeństwo i z nim walczyć. Być może najtrudniej jest ustalić, kto może podejmować decyzję. Gdybyśmy dowiedzieli się, że coś na nas leci, prawdopodobnie zajęlibyśmy się gadaniem i krzątaniną, marnując czas. Należy opracować zasady działania na wypadek zagrożenia katastrofą kosmiczną. Kwestia staje się pilna, bo wiemy coraz więcej. Powstają przyrządy takie jak panoramiczny teleskop szybkiego reagowania. To projekt Uniwersytetu Hawajów. Może zrewolucjonizować poszukiwanie obiektów bliskich Ziemi. Teleskop ma szerokie pole obserwacji i dużą czułość. Można nim sięgać daleko i co noc przeglądać rozległy wycinek nieba. Takie przyrządy przyspieszą odkrywanie planetoid i pozwolą określić ich położenie przez najbliższe 100 lat. Wcześniej wykryjemy potencjalne zagrożenia. Zanim nadejdzie wielkie zagrożenie, opracujemy sprzęt dziś nie do pomyślenia. Coś lepszego od ciągnika grawitacyjnego. Ale żeby mieć na to czas, już dziś musimy stworzyć procedury obrony Ziemi. By dowieść skuteczności ciągnika grawitacyjnego, Fundacja B612 zamierza do 2015 roku przeprowadzić próby na niegroźnej planetoidzie. Trzeba działać już teraz, bo gdy pojawi się zagrożenie, nie będziemy mieli czasu na wykonanie próbnego lotu. Należy wcześniej przetestować ciągnik grawitacyjny i zawczasu poznać jego wady. Najtrudniej przekonać NASA, że powinna sprawdzić skuteczność metody, zanim trzeba będzie jej użyć. Ten system ma uratować miliony ludzi, a próby nie muszą być drogie. Dlatego warto go wypróbować. Trzeci krok ochrony przed apokalipsą to ustalenie, kto i kiedy ma decydować o działaniach, gdy pojawi się kosmiczny pocisk wycelowany w nas.
Powstrzymanie apokalipsy to proces trzyczęściowy. Najpierw trzeba wykryć niebezpieczeństwo i z nim walczyć. Być może najtrudniej jest ustalić, kto może podejmować decyzję. Gdybyśmy dowiedzieli się, że coś na nas leci, prawdopodobnie zajęlibyśmy się gadaniem i krzątaniną, marnując czas. Należy opracować zasady działania na wypadek zagrożenia katastrofą kosmiczną. Kwestia staje się pilna, bo wiemy coraz więcej. Powstają przyrządy takie jak panoramiczny teleskop szybkiego reagowania. To projekt Uniwersytetu Hawajów. Może zrewolucjonizować poszukiwanie obiektów bliskich Ziemi. Teleskop ma szerokie pole obserwacji i dużą czułość. Można nim sięgać daleko i co noc przeglądać rozległy wycinek nieba. Między stwierdzeniem, że wielkie ciało nam zagraża, a terminem zderzenia z Ziemią minie pewnie kilkadziesiąt lat, więc będziemy mieć czas. Zanim nadejdzie wielkie zagrożenie, opracujemy sprzęt dziś nie do pomyślenia. Coś lepszego od ciągnika grawitacyjnego. Ale żeby mieć na to czas, już dziś musimy stworzyć procedury obrony Ziemi. By dowieść skuteczności ciągnika grawitacyjnego, Fundacja B612 zamierza do 2015 roku przeprowadzić próby na niegroźnej planetoidzie. Trzeba działać już teraz, bo gdy pojawi się zagrożenie, nie będziemy mieli czasu na wykonanie próbnego lotu. Należy wcześniej przetestować ciągnik grawitacyjny i zawczasu poznać jego wady. Najtrudniej przekonać NASA, że powinna sprawdzić skuteczność metody, zanim trzeba będzie jej użyć. Ten system ma uratować miliony ludzi, a próby nie muszą być drogie. Dlatego warto go wypróbować. Trzeci krok ochrony przed apokalipsą to ustalenie, kto i kiedy ma decydować o działaniach, gdy pojawi się kosmiczny pocisk wycelowany w nas. Powstrzymanie apokalipsy to proces trzyczęściowy. Najpierw trzeba wykryć niebezpieczeństwo i z nim walczyć. Być może najtrudniej jest ustalić, kto może podejmować decyzję. Gdybyśmy dowiedzieli się, że coś na nas leci, prawdopodobnie zajęlibyśmy się gadaniem i krzątaniną, marnując czas. Należy opracować zasady działania na wypadek zagrożenia katastrofą kosmiczną. Kwestia staje się pilna, bo wiemy coraz więcej. Powstają przyrządy takie jak panoramiczny teleskop szybkiego reagowania. 10 lat przed przewidywanym zdarzeniem wystarczy zmiana o centymetr na sekundę, by obiekty się minęły. Mimo znikomego bodźca efekt będzie się kumulował i sprawi, że planetoida przetnie orbitę Ziemi w miejscu, w którym nie ma naszego globu. Opracowano kilka metod uników. Wbrew scenariuszom znanym z Hollywood, żadna nie wymaga lotu załogowego.
Wysłanie astronautów tylko utrudniłoby operację. Dziś pojazdy załogowe mają za mały zasięg, żeby skutecznie odchylić tor planetoidy. Trzeba będzie zapewne zaatakować daleko, na przykład po przeciwnej stronie Słońca. Jedną ze strategii obronnych opracowali Francuzi. Zamierzają doprowadzić do zderzenia nieszkodliwej dla Ziemi planetoidy z taką, która leci wprost na błękitną planetę. Chcą napuścić jedną asteroidę na drugą. To nawet realne, ale trudno utrzymać planetoidę pod ręką tak, by nie wyrządziła nam szkód. W pobliżu Ziemi pojawia się niewiele obiektów. Kandydat do przechwycenia sam stanowiłby zagrożenie. Nie popieram tego pomysłu. Pozostaje problem, jak potem wystrzelić taki głaz. Nie potrzebujemy ogromnego ciała, wielkiej energii i pędu, by odchylić tor planetoidy. Kolejną propozycję wysunęła Europejska Agencja Kosmiczna. Projekt nazwano Don Quixote. Pojazdy agencji nie szarżowałyby na wiatraki, lecz zmieniały kurs niebezpiecznych asteroid, uderzając w nie z wielką prędkością. Impaktor kinetyczny to mój ulubiony pomysł. Prosty i skuteczny. Spodziewamy się po nim uzyskania przynajmniej dostatecznych wyników. Możemy wysłać dość duży i szybki pojazd, by jego uderzenie 10 lub 20 lat przed spodziewanym zderzeniem z Ziemią unieszkodliwiło planetoidę o średnicy kilkuset metrów. Ziemia nie zostanie trafiona kulą, lecz kartaczem. Żeby skutecznie zmienić kurs meteoroidu, trzeba działać wcześniej, lata, a nawet dekady przed momentem spotkania. Szybkie wykrycie umożliwi lepsze odsunięcie. Najważniejsze, że im dalej znajduje się planetoida, tym mniejsza siła wystarczy, by istotnie zmienić układ jej orbity względem Ziemi. Łatwo to zademonstrować w hokeju. Gdy strzał pada z daleka, wystarczy lekko dotknąć krążka, by zmienił tor i nie wpadł do bramki. Gdy gracz uderza z bliska, bramkarz musi się wysilić, by obronić strzał. Bramka to Ziemia, a krążek – planetoida. Najdogodniejszym sposobem odchylenia toru planetoidy jest zmiana jej prędkości. Im wcześniej to nastąpi, tym lepiej. 10 lat przed przewidywanym zderzeniem wystarczy zmiana o centymetr na sekundę, by obiekty się minęły. Mimo znikomego bodźca, efekt będzie się kumulował i sprawi, że planetoida przetnie orbitę Ziemi w miejscu, w którym nie ma naszego globu. Opracowano kilka metod uników. Wbrew scenariuszom znanym z Hollywood, żadna nie wymaga lotu załogowego. Wysłanie astronautów tylko utrudniłoby operację. Dziś pojazdy załogowe mają za mały zasięg, żeby skutecznie odchylić tor planetoidy. Trzeba będzie zapewne zaatakować daleko, na przykład po przeciwnej stronie Słońca. Jedną ze strategii obronnych opracowali Francuzi. Zamierzają doprowadzić do zderzenia nieszkodliwej dla Ziemi planetoidy z taką, która leci wprost na błękitną planetę. Chcą napuścić jedną asteroidę na drugą.
To nawet realne, ale trudno utrzymać planetoidę pod ręką tak, by nie wyrządziła nam szkód. W pobliżu Ziemi pojawia się niewiele obiektów. Kandydat do przechwycenia sam stanowiłby zagrożenie. Nie popieram tego pomysłu.